Hej, witajcie. Na pograniczu korka i na pograniczu materiału vlogowo-rozwojowego. Kiedy szykowałem się do nagrywania materiału o karierze, który dzisiaj rano wrzucałem na kanał, zachęcam do zerknięcia swoją drogą, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak spoglądać na ogłoszenia o pracę versus umiejętności, które posiadamy, to tak naprawdę miałem zupełnie inny temat wcześniej przygotowany, ale w ostatniej chwili troszkę tak naprawdę, jak to się u mnie dosyć często zdarza, zmieniłem zdanie, ponieważ ten temat taki chwytliwy jest to przemyślenie, czy jak gdyby takie sedno tego tematu, który chciałem nagrać, natomiast nie potrafiłem tego jakoś ubrać tak stricte pod kątem kariery i zacząłem sobie myśleć, że być może powinienem to troszkę szerzej ubrać i wtedy będzie to miało większy sens dla odbiorcy i też dla mnie, a że bardzo często powiedzenie czegoś na głos pomaga mi lepiej myśleć, to ten materiał, który tak naprawdę skupi się na tym, kiedy jest zgadujemy, w jakich sytuacjach zgadujemy, a kiedy w jakich sytuacjach wiemy. I o co chodzi? To się wzięło jak gdyby z takiego założenia, że pracodawca, kiedy szuka pracownika, zgaduje tak naprawdę, bo nigdy do końca nie jest pewny, czy podejmuje dobrą decyzję. I idąc tym tropem, można by powiedzieć, że w wielu przypadkach naszych działań, decyzji i tak dalej zgadujemy. Ponieważ mamy jakąś określoną pulę wiedzy, budujemy sobie wyobrażenie i podejmujemy jakąś decyzję, ale gdzieś elementem tego równania składającego się na podjęcie tej decyzji jest również niewiadoma, ta zagadka. Natomiast po drugiej stronie jest wiedza. I kiedy występuje wiedza? No i używając tej samej analogii co do pracodawcy, pracodawca wie, kiedy zwalnia. To znaczy już wszystko się wyjaśniło, sprawdziło się, a właściwie nie sprawdziło się i zwalnia. I teraz, czy w takim razie, jeżeli mamy tą decyzję, która jest jak gdyby pewną niewiadomą, to w którym momencie w naszym życiu jesteśmy pewni czegoś? Czy w naszym życiu właśnie nie jest tak, że jeżeli zastanawiamy się nad tym, że chcemy zrezygnować z pracy, to jest to tak naprawdę efektem tego, że wiemy, że chcemy zrezygnować z pracy. Jeżeli chcemy coś zmienić, to czy nie jest to efektem tego, że wiemy o tym, że powinniśmy taką zmianę zrobić, że coś się nie zgadza, że jakieś elementy ze sobą nie grają i tak naprawdę ja stoję, to jest korek, te ręce tak, tu już są na kierownicy, jak tylko ruszam. Czy tak naprawdę wiedza nie stoi tak naprawdę za jakimiś elementami, które i znowu nie to służą do podejmowania decyzji, tylko bardziej są takim krokiem, którego następnym elementem jest właśnie podjęcie decyzji. Czyli wiedza jest takim jak gdyby tym pierwszym kamyczkiem, który uruchamia tą lawinę, natomiast decyzja jest zgadywaniem. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Jest to dla mnie troszkę fascynujące, bo zawsze myślałem, że podejmuję decyzję bazując na tym, co wiem. I było to dla mnie jednoznaczne z wiedzą, że wiem, że jestem pewien. Wiem pewien. To jest bardzo blisko stojące siebie rzeczy, ale tak naprawdę, jak się okazuje, niejednoznaczne i nie mające czasami ze sobą wcale aż tak dużo wspólnego, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast z drugiej strony tej zagadki jako takiej, ona jest jak gdyby pewnego rodzaju potwierdzeniem tego, jak wygląda nasze życie tak naprawdę, nie? Bo nasze życie to jest tak naprawdę seria decyzji, które chcielibyśmy, żeby gdzieś nas doprowadziły, które chcielibyśmy, żeby były dobre, ale tak naprawdę zgadujemy, bo dopiero po fakcie zdobywamy wiedzę, która albo potwierdza, że to było słuszne założenie, albo nie. Takie tam troszkę głośne myślenie, tak to nazwijmy na ten moment, w korku, w okolicach Piotrkowa. Tyle ode mnie, słuchajcie. Mam nadzieję, że wiedza w waszym życiu pozwoli wam podjąć decyzje, które okażą się słuszne. Takie założenie chyba powinno mniej wam przyświecać. Tego wam życzę oczywiście. I mam nadzieję, że zdobycie wiedzy będzie takim wystarczającym motywatorem do tego, żeby działać. Bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję ślicznie, że obejrzeliście, że wysłuchaliście. Jeżeli się tylko podobało,
lajki mile widziane, jeżeli się nie podało, no, nie podobało, przepraszam, no to łapki w dół. Natomiast będę wdzięczny za jakikolwiek komentarz, tudzież polecenie komuś znajomemu moich materiałów. Póki co tyle. Do następnego razu. Hej!